czwartek, 26 września, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. To będzie katastrofa dla naszego miasta i całego regionu, brzmią związkowcy. Elektrownia w Rybniku ma zostać zamknięta szybciej niż zapowiadano. Do końca przyszłego roku przestanie produkować energię elektryczną z węgla, a do końca sierpnia 2026 także ciepło. Dlatego pracownicy elektrowni pojawili się dzisiaj przed Urzędem Miasta w Rybniku. Fatima Orlińska. Tłumnie zebrali się przed siedzibą rybnickiego magistratu, by samorządowcy usłyszeli ich sprzeciw. Choć elektrownia należy do spółki Skarbu Państwa, a miasto nie ma w niej udziału, liczą na wsparcie prezydenta i radnych. Chodzi przede wszystkim o ludzi i ich miejsca pracy. Pracuje na której dość dużo pracowników, prawie ponad 500 osób. Dodatkowo jeszcze firmy, kopalnie, które pozbędą pracy. No. I to jest dla nas przykre, że tyle ludzi bez pracy zostanie. No niby tam budują tą elektrownię gazową, no ale do tej elektrowni gazowej wątpię, żeby tam wszyscy pracownicy, którzy stracą pracę, się dostali. No a ciepło ma być prawdopodobnie podawane tam, ale też pogłoski takie, no z pogłosków tak słyszę, że ma być ciepło podawane, ale olejem, grzane olejem, czy ten, no to będzie, mi się wydaje, że to chyba dwa razy tyle, co teraz płacimy. W elektrowni faktycznie zatrudnionych jest około 500 pracowników, ale razem z firmami zewnętrznymi liczba osób, które mogą stracić pracę, oscyluje w granicach 1200. Zgodnie z umową społeczną podpisaną 4 lata temu, elektrownia miała wytwarzać ciepło do 2030 roku. Stąd niespodziewane decyzje spółki zaskoczyły pracowników, którzy zarzucają zarządowi brak dialogu. My spalamy rocznie około 1,5 miliona ton węgla. To jest wydobycie około 2 kopalń. W związku z tym, jeśli nie będzie spalania tego węgla, to również nie będzie zbytu na ten węgiel. Reasumując, nie będzie zbytu, nie będzie potrzeby kopalni. Nie będzie potrzeby kopalni, to tak jak teraz nasz prezes przyjeżdża, mówi, że zamyka elektrownię Rybnik, przyjedzie prezes PGG czy tego koksu i powie, że no, nie macie zbytu na swój towar, musimy was zamknąć. Tak? Także to jest efekt domina i na pewno to odbije się na całym regionie. Na co pracownicy nie chcą pozwolić. Uważają, że Rybnik, a nawet cały Śląsk może podzielić losy Wałbrzycha. Dlatego temat ten został podjęty na sesji Rady Miasta. W jej trakcie dyrektor rybnickiego oddziału spółki Witold Kania odczytał list prezesa PGE, w którym ten deklaruje, że ze stroną społeczną trwają rozmowy, a pracownicy mają otrzymywać oferty nowego zatrudnienia. Zapewniam, że zostaną podjęte odpowiednie działania mające na celu zabezpieczenie ciągłości dostaw ciepła do czasu powstania możliwości zmiany jego dostawcy lub do czasu wynikającego z obowiązujących regulacji prawnych lub zawartych umów. Działania PGE odbywają się zgodnie z planem i z zachowaniem najwyższych standardów, przepisów prawa, a przede wszystkim z myślą o mieszkańcach i pracownikach. Prezes dodał również, że zakład otwarty jest na rozmowy i propozycje dotyczące jego przyszłości. Nie dają wiary temu sami pracownicy, a miasto zadeklarowało im wsparcie, apelując w tej sprawie do premiera Tuska. Jest to dla nas ważna sprawa, dlatego że po pierwsze mówimy o miejscach pracy, a po drugie mówimy o kwestii dostarczania ciepła do osiedla na terenie miasta Rybnika, ale również bezpieczeństwa energetycznego. Jeżeli chodzi o kwestię ciepła, 21 października odbędzie się pierwsze spotkanie grupy roboczej, o której mówił pan dyrektor. My się dzisiaj spotkaliśmy z panem dyrektorem elektrowni Rybnik i rozmawialiśmy o tym spotkaniu. I grupa robocza będzie dalej prowadzić tematy, które dotyczą ciepła i zasilania osiedla w rybnickiej kuźni właśnie z terenów obecnej elektrowni Rybnik. Jednocześnie prezydent oczekuje, że pracownicy elektrowni będą wiedzieli, z jakich rozwiązań osłonowych mogą korzystać. Pracownicy twierdzą, że średnia wieku w zakładzie to 50+, w związku z czym na rynku pracy się nie odnajdą, a wielu zostało kilka lat do emerytury. Podkreślają również, że w alternatywnej elektrowni gazowej zatrudnienie może znaleźć wyłącznie około 60 osób. Jeżeli zarząd elektrowni nie zmieni zdania i decyzje pozostaną w mocy, zapowiadają eskalację protestów. Eksplozja i pożar wstrząsnęły wieczorem sosnowiecką dzielnicą Kazimierz. Ucierpiało dwoje dzieci. 3,5-letni chłopiec i 1,5-roczna dziewczynka.
Oboje trafili do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Stan zdrowia starszego z dzieci jest poważny. W wypadku młodszego lekarze zdecydowali, że nie ma konieczności hospitalizacji. Karolina Komada. Dla mieszkańców osiedla przy ulicy Sztygarskiej to miał być spokojny dzień. I tak było, aż do późnych godzin popołudniowych. Do pracy miałem iść na noc i to była 17 godzina, może 18. Ja myślałem, że Putin atakuje, że rakietę taką rzucił, nie? Jak walnęło, to patrzę, a tu się pali wszystko. Paliły się komórki lokatorskie. O zdarzeniu straż pożarna została poinformowana o godzinie 18.43. Na miejsce zdarzenia zadysponowano 5 pojazdów pożarniczych, 19 ratowników. Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na podaniu 2 prądów wody w celu ugaszenia pożaru i obrony sąsiadujących zabudowań oraz zabezpieczeniu miejsca lądowania lotniczego pogotowia ratunkowego. Śmigłowiec LPR został wezwany ze względu na ranne dzieci, które w momencie zdarzenia znajdowały się na placu zabaw obok zapalonych komórek. 1,5-roczna dziewczynka i 3,5-letni chłopiec zostali przetransportowani do szpitala w Katowicach-Ligocie. Dziewczynka nie wymagała hospitalizacji. Niestety nieco mniej szczęścia miał starszy chłopczyk, który został w wyniku zdarzenia poważnie oparzony. To są oparzenia drugiego stopnia górnej połowy ciała, przede wszystkim twarzy i głowy. No i w tym przypadku ten pacjent będzie przez dłuższy czas hospitalizowany w naszym szpitalu. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana, choć jak poinformowała policja, w budynkach gospodarczych znajdowały się aerozole, które zaczęły wybuchać. W tej sprawie mamy zatrzymanego tatę, czyli ojca tych dzieci i sprawdzamy, co to za substancje, czy ile ich tam w tej komórce lokatorskiej mogło się znajdować. Oczywiście działamy pod kątem poważnego zagrożenia dla zdrowia, bezpośrednio dla zdrowia i życia tych dzieci. Według policji kwalifikacja czynu wciąż może się jednak zmienić. Mundurowi wyjaśniałem okoliczności pożaru pod nadzorem prokuratury. Wracamy do sprawy Nutrii w Rybniku. Pojawiła się osoba, która chce utworzyć dla nich azyl. Tymczasem Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach już wybrała firmę, która ma wyłapać nutrię i je uśmiercić. Czy zyskają jednak nowy dom? O tym Fatima Orlińska. Oswojone, dokarmiane przez mieszkańców, swego czasu uchodzące za maskotkę miasta. Nutrie z Rybnika wkrótce mogą zostać odłowione i uśmiercone. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach po tym, jak ogłosiła przetarg, wyłoniła wykonawcę. Jak jednak dziś przekazała nam rzecznik instytucji, umowa z przedsiębiorcą wciąż nie została podpisana. Jednocześnie rybnickie Radio 90 poinformowało, że znalazła się osoba, która miała złożyć wniosek o utworzenie azylu dla gryzoni. Miałby on powstać na prywatnym terenie jednej z mieszkanek Rybnika, która jego fragment dzierżawi od miasta. Umowę dzierżawy należy jednak zmienić, a samo ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej musi widnieć przez 3 tygodnie. Później pozostają formalności. Jest jednak przychylność urzędników w kwestii przedłużenia dzierżawy. Z naszej strony my dalej działamy, to co zapowiadaliśmy, dalej robimy. No, liczy się tu czas, my próbujemy zrobić wszystko jak najszybciej. Są zainteresowane podmioty, z którymi działamy, tylko wiadomo, to jest forma urzędowa, więc są pewne kwestie, które muszą przejść proces. No, co do kolejnych szczegółów, no mam nadzieję, że to już jest na ostatniej prostej, ale dopiero wtedy, kiedy już wszystko będzie potwierdzone, będę mogła o tym mówić. Wnioski o utworzenie azylu dla gatunku inwazyjnego, jakim są nutrie, zainteresowane podmioty powinny składać do Głównej Dyrekcji Ochrony Środowiska, spełniając wskazane w regulaminie warunki. Główna Dyrekcja Ochrony Środowiska w czwartek przekazała nam, że otrzymała mailowo informację, iż należyty wniosek zostanie wysłany pocztą. Dopiero po tym, jak fizycznie trafi na biurko dyrekcji, będzie kompletny i zweryfikowany, będzie można mówić o jakichkolwiek dalszych krokach. Działania GDOŚ i Rybnickiego Urzędu są od siebie niezależne. Nawet jeżeli miasto przedłuży dzierżawę terenu zainteresowanej utworzeniem azylu mieszkańcy Rybnika, GDOŚ może nie przychylić się do wniosku. Wracamy do sprawy wycinki setki drzew między Gliwicami a Żernicą. Powodem miał być śmiertelny wypadek w Sylwestra 2023 roku. Policja uznała, że drzewa zagrażały bezpieczeństwu. Wielu mieszkańców było przeciwnych i walczyło o uratowanie tych drzew. W końcu może się to udać, a zamiast wycinki zostanie postawiony tam odcinkowy pomiar prędkości. Karolina Komada.
Nie jedno, dwa, a 107. Tyle drzew przy ulicy Gliwickiej zostało skazanych w lutym na wycięcie. Powodem miało być bezpieczeństwo i wyeliminowanie zdarzeń, takich jak to 31 grudnia 2023 roku. Trzy osoby zginęły po wypadnięciu, można powiedzieć, z drogi, z asfaltu na pobocze i uderzeniu w drzewo. Trzej mężczyźni ponieśli śmierć na miejscu. Ta sytuacja to był taki pomruk, kolejny pomruk tej drogi. Bo niestety ja sam pamiętam, na przełomie kilkudziesięciu, już mogę powiedzieć, lat, jeździłem tam do wielu podobnych tragedii. W ciągu ostatnich 5 lat doszło tam do 6 wypadków i kilkudziesięciu kolizji. Mimo to wielu mieszkańców było przeciwko wycince drzew. W sprawę zaangażowała się pani Katarzyna. Pokonuję tę trasę codziennie, 2 razy dziennie i pomyślałam sobie, że no, muszę coś z tym zrobić, bo no, tyle pięknych drzew ma zostać wyciętych z powodu tego, że ludzie po prostu popełnili błąd. No, wydaje mi się, że jest to trochę niesprawiedliwe i drzewa same z siebie nie zawalczą o siebie, no musi to zrobić człowiek, więc postanowiłam po prostu przynajmniej spróbować. Szybko się okazało, że próbę tę podjęli też inni mieszkańcy. Ponad 2000 osób podpisało się pod petycją pani Katarzyny, jednak powstała też druga petycja, która popierała wycinkę drzew. Została podpisana zaledwie przez 300 osób. Rozwiązania sporu szukały władze gminy Pilchowice. Szukaliśmy wspólnie, łącznie z władzami powiatu gliwickiego, jak również panią prezydent Gliwic, rozwiązania, można powiedzieć, salomonowego. Takim rozwiązaniem wydaje się odcinkowy pomiar prędkości, który zdyscyplinuje kierowców i pokazuje w wielu miejscach w kraju, że to jest rozwiązanie, które zapewnia bezpieczeństwo. Dlatego na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach zawieszono postępowanie w sprawie usunięcia drzew, a do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach złożono pismo o instalację urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości na tej drodze. My jako policja jesteśmy jak najbardziej za. Każda inicjatywa, która poprawia bezpieczeństwo, może liczyć na nasze poparcie. A wiemy wszyscy, i to można zbadać, że drogi, niebezpieczne drogi, na których takie odcinkowe prędkości, pomiary zastosowano, nagle stawały się bezpieczniejsze o 50%. Na ostateczną decyzję trzeba jeszcze poczekać, jednak wójt Pilchowic ma nadzieję, że Główny Inspektorat Transportu Drogowego podzieli opinię, że odcinkowy pomiar prędkości jest w tym miejscu lepszym rozwiązaniem. Powodziane wciąż potrzebują pomocy, dlatego już w najbliższą sobotę zagra dla nich Fundacja TVS. Koncert charytatywny odbędzie się 28 września w Domu Kultury w Rudzie Śląskiej w Wierzchowicach. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. To nie tylko okazja do wspólnej zabawy z ulubionymi wykonawcami, ale przede wszystkim możliwość pomocy tym, którzy nie mają przez wielką wodę szans na normalne życie. Będzie wielu wspaniałych artystów, będę i ja, i mam nadzieję, że będzie nas dużo, że zjednoczymy się wszyscy i to będzie takie piękne, że jednak Polacy potrafią się zjednoczyć, ja wierzę w to. Jeżeli tylko jest możliwość pomocy, to się pomaga. Nie pomaga się tylko po prostu jak jest powódź, pomaga się przez cały rok. Są ludzie, którzy tej pomocy potrzebują. No już po prostu wybiegą poza ramy tego, co mamy tutaj jakby powiedzieć i grać. Ale jeżeli ktoś widzi okazję do tego, żeby pomóc, to więcej szczęścia w dawaniu, aniżeli w otrzymywaniu. Wystąpią także Bernadeta Kowalska, Tomasz Calicki, Jacek Silski oraz Krzysiu Pietrek. Samo wydarzenie będzie bezpłatne, natomiast każdy może wesprzeć akcję, dorzucając się do puszki naszej fundacji. Będzie dużo muzyki, którą nasi widzowie kochają, którą bardzo lubią. Natomiast liczymy też właśnie na te otwarte serca. Liczymy na to, że ta pomoc będzie naprawdę duża. Zresztą Fundacja TVS już od jakiegoś czasu zbiera te pieniądze. Chcemy pomagać, no i zawsze pomagamy. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 28 września w Domu Kultury w Bielszowicach. Wstęp od godziny 17. Specjalne puszki z logo Fundacji TVS znajdziecie Państwo w sali, w której będzie odbywała się impreza. Taki był czwartek. W imieniu Grzegorza Rządło zapraszam jutro. Do zobaczenia.